przyjmować od Ciebie to, co Ty powiedziałeś w swoim słowie, to, co Ty dałeś nam w swoim świętym duchu, abyśmy mogli rozumieć i przeżywać. Duchu Święty, ja modlę się teraz o to, aby ludzie mieli zrozumienie tego, co będzie mówione, aby przyjmowali to, co Ty chcesz powiedzieć. Niech to będzie usankcjonowane w nich, niech to będzie w nich umocnione, Ojcze, przez moc tego Świętego Ducha. Amen. Przyjaciele, więc ja teraz chcę troszkę zrobię to tak. Będziemy mieć trzy sesje, w tym na tej pierwszej sesji ja zacznę od takiej krótkiej zmiany na temat aniołów. Chcę, żebyśmy o tym mówili. W dalszej części tej pierwszej sesji będę mówił na temat szatana i demonów, ale zacznę od takiej krótkiej zmiany anioła. Hebrajczyków 1:13-14. Zapiszcie to sobie. Hebrajczyków 1:13-14. Mówi tak. Do którego z aniołów powiedział: kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby i woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Tutaj ten fragment pokazuje różnicę między Jezusem a aniołami, ponieważ w tamtym czasie było wiele takich herezji wśród Żydów, że Jezus to nie był Bóg, tylko to był jeden z aniołów. W związku z tym też sami zwróćcie do Hebrajczyków o tym, że Jezus to nie anioł. Ale dalsza część tego wersetu określa pewną funkcję aniołów. Ja chciałem, żebyśmy mieli pewne zrozumienie na temat aniołów, co jest dla nas, co będzie dla nas wychodziło na korzyść, ponieważ albo z aniołami się robi jakieś wielkie rzeczy, albo się aniołów w ogóle nie potrafi użyć do swojego życia. No i to obydwie te tematy są bardzo problematyczne. Pierwsza rzecz, która trzeba wiedzieć o aniołach, to, że to są służebne duchy posłane do obsługiwania Bożym dzieciom. To są służebne duchy. To są byty różnego rzędu. Niskie, wysokie. Nie trzeba nam o tym specjalnie dużo mówić, bo one mają, to są bardzo wysokie hierarchicznie też duchy. Trzeba powiedzieć, że szatan, będę o tym później mówił, on nie był najwyższym z aniołów. Był aniołem, na którym były przynajmniej dwie kondygnacje aniołów. To nie było coś wielkiego. To jest taka ważna sprawa, że to szatan to nie był największy z aniołów. Hierarchia anielska jest o wiele wyższa niż szatan, przynajmniej jak mówię, dwie kondygnacje są ponad nimi. Ale jaka jest funkcja aniołów dzisiaj? Ponieważ są to duchy stworzone przed ludźmi. Zanim byli ludzie, to byli aniołowie. O aniołach wiadomo tak naprawdę niewiele. Dużo się ludzie tam domyślają i na podstawie swoich doświadczeń próbują wtłaczać w chrześcijaństwo bardzo dużo nauk na ten temat. Uważam, że to jest niepotrzebne zupełnie. Wiadomo niewiele. No dlaczego wiadomo niewiele? Bo z Bogiem to jest tak, że to, co wiadomo o Nim, tak, i o tym, co Bóg zrobił, to jest do użycia w praktyce i więcej nie trzeba. Nie trzeba więcej, bo to jest zupełne. To, co aniołach wiadomo, dla nas dzisiaj to jest rzecz zupełna. A więc dla nas, Boże aniołowie dzisiaj, to są duchy służebne, posłane do usługiwania nam. Nam mają służyć aniołowie. W jakim celu? W trzech jakby takich płaszczyznach. To jest ochrona nas, wierzących ludzi. To jest informacja od Boga, którą one przynoszą i to jest pomoc wszelkiego rzędu. Nie ma takiej dziedziny życia, w której aniołowie nie mogą pomagać ludziom. Nam, wierzącym ludziom. Ochrona to jest pierwsza podstawowa rzecz, jeśli chodzi o byty anielskie. I wielokrotnie w moim życiu była ingerencja aniołów. Ja widziałem, że to jest ingerencja aniołów. Tak naprawdę nie ma...
ma znaczenia, czy to jest ingerencja anioła, czy to jest ingerencja inna. Jeżeli jest inspirowana przez Ducha Świętego, to tak naprawdę dla nas nie ma to większego znaczenia. Ale w różnych sytuacjach było to dla mnie jasne, że była to ingerencja. Aniołowie są posyłani, aby informować nas o pewnych rzeczach, które mówi Bóg. Nie jest to ich główne działanie dzisiaj, ponieważ żyjemy w epoce Ducha Świętego i prawdą jest to, że w ostatecznych czasach zwiększa się ingerencja typów anielskich, ale nadal jest to niszowy temat, jeżeli chodzi o informację od Boga. Czyli przekaz Bożych rzeczy przez aniołów jest niszowy, to jest niewielki. Pamiętacie, kiedy mówiłem o słuchaniu Boga, to ja mówiłem, w jaki sposób mówi Bóg. I mówiłem o tych głównych elementach, przez które Bóg przekazuje nam swoje słowo, swoje koncepcje i tak dalej. Czasem jednak przekazuje przez aniołów. Czasem tak bywa. Zarówno pod postacią niebiańską aniołów, jak i pod postacią ludzką. Bo wizyty aniołów są różne. Czasami są w formie niebiańskiej, czasami są w formie ludzkiej. W ostatnim czasie bardzo dużo następuje manifestacji aniołów w formie ludzkiej. Po prostu spotykają. Ja nie mówię o tym, co gdzieś tam piszą w internecie, tylko mówię bezpośrednio o moich znajomych, którzy mieli różnego rodzaju kontakty. I były to przeciwne kontakty. Jeden znajomy mi opowiadał, że miał pewien problem. Wyszedł na plażę modlić się. I to było o godzinie 4 czy 5 rano. I biegł sobie facet. Facet po 60. Po prostu sobie biegł. Nikogo nie było na plaży, tylko był on i był ten starszy mężczyzna. I on podbiegł do niego, spojrzał i dał mu wyjaśnienie tych rzeczy, o których ten człowiek. Ten człowiek się właśnie modlił do Boga. A po czym pobiegł dalej? Inny człowiek opowiadał mi, kiedy biegł sobie na nartach biegowych. Również, to ciekawe, również starszy człowiek. Przejeżdżał na biegówkach przy nim, zaczął do niego mówić rzeczy, o które on się modlił i pojechał dalej. Inny mój znajomy opowiadał mi, że stał w aptece w kolejce. I rozmyślał właśnie, ponieważ jego życie było w tym momencie, w takim momencie, że potrzebował rozwinąć się bardzo w przestrzeni autorytetu. Mało rozumiał, on był w kościele takim nieco religijnym i mało tam mówiono na temat autorytetu w Chrystusie. On zaś wiedział, że musi zacząć rozwijać się w tej dziedzinie. I zaczął o tym myśleć dużo. I stał w kolejce w aptece i przed nim stał pan. Następna ciekawostka, starszy człowiek, bo ten już dużo, dobrze starszy, taki po 80, bardzo elegancki. I kiedy on myślał na temat autorytetu, jaki mamy autorytet w Chrystusie, jak go stosować, w jaki sposób do tego podchodzić, ten starszy jegomość powiedział, kupując te rzeczy od tej aptekarki, powiedział: wie pani, nie wiem, czy pani się orientuje, kim jest generał. To jest swoim zdaniem. Ta aptekarka w ogóle, no tam pakuje, w ogóle mało zainteresowana specjalnie, ten dziadziuś tam w ogóle, to mówi, ja pani to wyjaśnię. W ogóle ona nie pyta o nic, w ogóle, i on jej wyjaśnia, kim jest generał i dlaczego można być malutkim generałem, a słucha się w ogóle cała armia i jak to wygląda, kiedy ty wydajesz rozkazy, a ten truchle jest w ogóle, stoi z tyłu, również się rozpuszcza w ogóle, nie? W ogóle wiesz, dziadek sobie wyszedł, i ten już nie kupił, tylko wyszedł za dziadkiem, natychmiast. Już nikogo nie było tego dziadka. Więc tych rzeczy jest bardzo dużo w ostatnim czasie. To się notorycznie zdarza w samolotach ludziom. Przysiadają się ludzie, gdzieś tam znajdują się. A więc te wizytacje anielskie, one są w różnych miejscach. Tak? I musimy zrozumieć, że w wyniku rychłego przyjścia Jezusa manifestacje anielskie będą się zwiększać, będą się poszerzać. Również manifestacje anielskie we wszelkiej formie pomocy. My jako wierzący mamy prawo do tego, aby korzystać z zasobów anielskich w każdej dziedzinie życia. Zaraz o tym jeszcze troszkę powiem. Co jest ważne,
jak, na co reagują aniołowie. Aniołowie reagują na Boże Słowo i traktują je jako rozkaz. One na to reagują. W ogóle anioł nie reaguje na nic innego. W ogóle nie możemy anioła porównać do człowieka. Anioł to nie jest człowiek. Może być pod postacią człowieka, ale to nie jest człowiek. Czyli anioł nie reaguje na rozmowę. Ludzie tak mówią, ja tam rozmawiałem sobie z aniołem, ja mówię, wiesz co, z demonem sobie prawdopodobnie rozmawiałeś, jakąś pogawędkę ucinałeś, lub ze swoim umysłem sobie ucinałeś. Anioł nie dyskutuje, nie prowadzi rozmów z tobą. On może ci, on przekazuje rzeczy, mówi różne sprawy, ale nie na takich zasadach, że ty z nim teraz chcesz porozmawiać, a powiedz mi tutaj, jak tam jest w niebie, prawda? I on ci tam opowiada jakieś rzeczy, to są bzdety. To nie działa umysł anioła w ten sposób. W ogóle musicie zrozumieć o aniołach bardzo ważną kwestię, co też dotyczy demonów i szatana samego. Aniołowie to czyste intelekty. 100% intelektu. To jest 100% używalności umysłu. Rozumiecie, te byty używają 100% umysłu i to nie takiego, jaki my mamy. Tak? One są ciekawe, bo one nie mają płci. Na przykład, a właściwie nie tyle nie mają płci, co są hermafrodytami. One mają podwójną płeć. Aniołowie to są osobniki podwójnej płci. Ale one, to jest czysty intelekt. Daję przykład. No, my używamy kilku procent umysłu naszego obecnie. Anioł używa 100% umysłu. Anioł jest przedwieczny. Anioł posiada ogromny zasób wiedzy, ogromny zasób informacji. Rozumiecie? To nie jest coś takiego, że to jest taka jakaś postać, w której usiądziesz przy kawie i wiecie, ludzie takie jazdy mają, nie? Bo ja słyszałem już różne historie i ludzie żyją potem tymi i tak dalej. Anioł to jest to jest postać, z którą nie rozmawiamy w taki sposób. Ona wykonuje zadanie. Zrozumie anioła. Anioł wykonuje zadanie. Te zadanie jest jakby, on jest delegowany przez Boga i te zadanie on ma wykonać. One się pojawiają też w różnych miejscach, pojawiają się coraz częściej na spotkaniach, na nabożeństwach. Wielokrotnie w Warszawie mamy sytuację, gdzie jest pewność, że są teraz aniołowie, podzieją się rzeczy, które są dziwne. I wiemy, że to nie jest bezpośrednie działanie Świętego Ducha. Bo po pewnym czasie obcowania z duchową rzeczywistością, to zaczynasz rozróżniać, co jest działaniem anioła, a co jest działaniem bezpośrednio Świętego Ducha. I one przychodzą, kiedy jest uwielbienie, nie to ściąga. Aniołowie w ogóle są ściągani Bożym Słowem, nie to ściąga. To jest coś takiego, że kiedy jest duchowe uwielbienie, to one zaczynają się pojawiać tam. Bóg wie dlaczego, ja nie wiem dlaczego, ale zaczynają się pojawiać. Ludzie zaczynają się zachowywać w irracjonalny sposób. Ja często widzę, że mam świadomość, że właśnie zaczynają się pojawiać aniołowie. Ludzie zaczynają tańczyć z tymi aniołami, zaczynają w ogóle w taki sposób robić, nie? Więc są inspirowani do pewnych rzeczy. Czasami pojawiają się takie rodzaje bytów anielskich, że w ludziach natychmiast wzrasta odwaga. Jest coś takiego, że na nabożeństwie raptem kilkadziesiąt osób natychmiast czuje się odważnymi 5, 10, 50 razy bardziej. Rozumiecie, to jest pewne masowe działanie. I to nie jest coś, co się wydarza w tych ludziach wewnątrz. To nie jest działanie Świętego Ducha. To jest po prostu jakby obecność jakichś wojowniczych bytów, które stają przed nami. To jest coś takiego, że jakbyś czuł, że idzie przy tobie 10-metrowa postać, która ma potężny miecz, która jest potężna i ty masz taką świadomość, że w ogóle nic mi się nie stanie. W ogóle nie dlatego, że Bóg ze mną jest, tylko dlatego, że jest przy mnie taka postać. Rozumiecie? To w ogóle to tak działa. Ja miałem kilka sytuacji w życiu, gdzie diabeł chciał mnie mocno nastraszyć. Mocno nastraszyć. Tak do tego stopnia, że... I widziałem też, że wtedy on był odepchnięty w jakiś sposób. I to była ingerencja anioła, bo one reagują na Boże Słowo i traktują je jako rozkaz. I to Boże Słowo to nie jest tylko to, że ty wypowiadasz te słowo, tylko to jest pewnego rodzaju manifestacja Bożego Słowa. Na przykład uwielbienie jest manifestacją Bożego Słowa, czyli Bożej Prawdy. Uwielbienie jest manifestacją. Teraz one reagują na to. Tak? Bywają sytuacje, że one są, że przychodzi
taka, że jest taka obecność, takie zagęszczenie aniołów, że są fotografowani, że można je sfotografować. I są już sytuacje, nawet pojawiające się w internecie, że zostali sfotografowani na przykład w różnych miejscach. Anioła nie można dostrzec z jednego powodu, ponieważ on się porusza szybciej niż światło. To jest powód, że anioła się nie dostrzega. To nie dlatego, że on jest za szybki, żeby go uchwycić. Ale czasami się zdarza, że gdzieś jest uchwycony. Jakiś czas temu obiegł internet pewien film, bardzo ciekawy film o człowieku, nie wiem czy widzieliście to, że szedł przez jezdnię. Przechodził facet przez jezdnię sobie, tak? I jechał samochód i to sfotografowała kamera w ogóle drogowa, która tam była, tak? I w pewnym momencie pewne światło, tak? Rąbnęło w niego i z połowy jezdni przesunęło go na chodnik i samochód przyjechał. Rozumiecie? I to są rzeczy, którymi wiesz, to przebadane przez naukowców, które co to jest za zjawisko? Radnik, gdzie zjawisko jest? Zwykłe jakieś przejście z kamery w ogóle technicznej, w ogóle wiesz, i gość jest rozkojarzony, tak? Nie wiemy, czy on jest pijany, czy on nie jest pijany, czy on, w jakim on jest stanie. Wiemy jedną rzecz. One mają usługiwać dzieciom Bożym. Nieważne, w jakim stanie są dzieci Boże. I to trzeba mieć świadomość, jeżeli ja jestem człowiekiem, który operuje w Słowie, to aniołowie są na mojej usłudze. Ja mam prawo posyłać aniołów w różne miejsca. Ja mam prawo posyłać aniołów, żeby mi znaleźli pracę. Ja mam prawo posyłać aniołów, żeby mi udrożnili drogi finansowe. Ja mam prawo posyłać aniołów, żeby przekonali ludzi do różnych rzeczy. Kiedyś jak podejmowałem pracę w jednej firmie, nie mając doświadczenia, nie mając wykształcenia, nie mając niczego, Duch Święty do mnie wyraźnie powiedział, kiedy modliłem się o tę pracę, a teraz poszli tam mojego anioła do domu, do tego człowieka, który macie zatrudnić. On go przekona. Ja się na łóżku powiedziałem w imieniu Jezusa, Boże aniołowie, macie tam. Normal, jakimkolwiek regułą, zasadą. Ja nie miałem pojęcia o tej pracy, ja nie wiedziałem w ogóle, co tam mam robić, nie miałem wykształcenia. Ja mówię, że ja nie wiem dlaczego, ale ja chcę, żeby on mnie wyrachował. On nie wie dlaczego. Ja też nie wiem dlaczego. Tak. Ja nie wiem dlaczego, co go skłoniło. To jest świata człowiek, tak? Co się wydarzyło. Generalnie chciałbym, żebyście zrozumieli, że one reagują na słowo i traktują jako rozkaz. Natomiast one nie robią nic, jeżeli nie ma słowa. Jeden nasz znajomy dawał nam świadectwo jakiś czas temu, że czasami chodził się modlić, schodził ze swojego piętra tam na dół w domu i modlił się i wtedy modlił się i tak siedział przy oknie w kuchni. W pewnym momencie spojrzał w okno podczas tej modlitwy w nocy i zobaczył hordy demonów nacierające, biegnące w ogóle, nie? Ale to było jedna rzecz, a drugą rzecz, to zobaczył potężnego wojownika, który stoi w ogóle u niego gdzieś w ogródku. I on stał i nie ruszał się. A one biegły w ogóle, biegły tam, czy strzelały w ogóle w niego. I on, no, Boże, o co chodzi? Dlaczego? On wiedział, że to jest anioł. Boże, czemu on nie reaguje? I Duch Święty do niego powiedział, wydaj mu rozkaz. Nakaż mu, żeby zaczął działać. One bez tego nie zadziałają. Mówię, powiedz słowo. Powiedz słowo. Tak. Uwolnij wiarę. One zaczną działać. To są maszyny. One się nie układają, one nie są podatne na zwiedzenia, one są zbawione. Aniołowie Boży są zbawieni. Nie przez Chrystusa Jezusa. Chrystus Jezus nie ma nic do zbawienia aniołów. One są zbawione przez akt decyzji. To jest te 2/3, które nie poszły za szatanem. One przez akt decyzji przyjęły wieczne zbawienie i nigdy nie zbuntują się już i nigdy nie pójdą na potępienie. Rozumiecie, to był jednorazowy akt decyzyjny aniołów. Tylko raz, bo to są, dlatego mówię, są czyste intelekty. U anioła nie ma tak i nie. U anioła tak, to tak, nie, to nie. 1/3 aniołów powiedziała Bogu nie. I to jest akt zamknięty, bo one się nie cofają. Tam nie ma czegoś takiego, jak w ludzkim umyśle, cofnę się. Dzisiaj zrobię to, jutro coś innego. Teraz powiem to, teraz zrobię coś innego. To nie ma w umysłach aniołów. Tam tak, to tak, nie, to nie. Koniec. Tak? A więc one są
Boże aniołowie, oni są zbawieni, oni są stabilni i oni są po to, żeby Tobie służyć. Ale musisz uwalniać Słowo, musisz poruszać się w Słowie. Nie wygląda to też ten sposób, że Ty żyjesz nie w Słowie, wiesz, w całokształcie swojego życia. Słowo nie jest Twoją formą przekazu, nie wchodzisz, krótko powiedziawszy, w prawdzie Bożej, tak? I w pewnym momencie jesteś w stanie zarządzać aniołami Bożymi. Tak do końca nie jest. Ty musisz chodzić w prawdzie, mieć relację z Bogiem, a aniołowie są jednym z narzędzi do użycia przez Ciebie. No, rzecz oczywista, w objawieniu Jana 22:89 jest zapisane, że nie dajemy im czci i dziękczynienia, ale szanujemy. Nie modlimy się do aniołów, nie oddajemy im chwały, nie dziękujemy im, nie składamy im dziękczynienia równego Bogu, ponieważ są to byty, które są naszymi sługami, pozytywnymi sługami. Także tacy są aniołowie. Ja chciałbym, żebyście te rzeczy wiedzieli, jak z nich korzystać. Korzystajcie z nich. Uczcie się tego, w jaki sposób korzystać z usługi anielskiej.